program Komarch ERP Optima umożliwia ewidencję dodatkowych kwot przy zakupie towarów, w tym kwot z dokumentu SAD, przy zakupie towarów spoza Unii Europejskiej. Z menu głównego przechodzimy na zakładkę System, Konfiguracja, Firma, Handel, Kwoty celne. Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: wartość cła, wartość akcyzy oraz koszt transportu. Użytkownik ma możliwość dodawania nowych pozycji w zależności od potrzeb i specyfiki pracy. Ikoną plusa dodajemy kolejny element listy, np. koszt przeładunku. Zapisujemy zmiany. Aby zaewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu, do faktury zakupu należy wystawić korektę graniczną. Opcja jest dostępna na liście faktur zakupu w menu rozwijanym przy ikonie korekty, a także pod prawym przyciskiem myszy po wybraniu opcji korekta. Z menu głównego przechodzimy zatem na zakładkę Handel, faktury zakupu. Zaznaczamy jedną z faktur dostępnych na liście, a następnie z rozwijanej listy obok ikony korekty wybieramy opcję korekta graniczna cło. Na formularzu korekty granicznej uzupełniamy numer obcy, wybieramy interesujący nas urząd skarbowy. Na zakładce ogólne dodano opcję dystrybucja kwot celnych na pozycję. Funkcja umożliwia wprowadzenie dodatkowych kwot związanych z zakupem towaru, w tym kwoty z dokumentu SAD. W naszym przykładzie wprowadzone zostaną dwie kwoty. Wartość cła 225 zł, wpływ na płatność, tak? Oraz transport 500 zł, jeśli wcześniej została wystawiona osobna faktura za tę usługę. Wpływ na płatność nie. W przypadku kontrahentów pozaunijnych na dokumencie korekty granicznej stawka VAT poszczególnych pozycji jest pobierana z kartotek towarowych. VAT od kwot celnych jest naliczany zgodnie z ustawieniami w kolumnie Naliczaj VAT w oknie, gdzie naliczane są kwoty celne. Dodatkowo na zakładce płatności znajduje się parametr Naliczaj VAT od towarów. Jego zaznaczenie skutkuje naliczeniem podatku VAT od wartości towarów widniejącej na fakturze zakupu w oparciu o stawki VAT zakupu z kartotek towarowych. Wówczas w tabeli VAT kwota VAT w danej stawce będzie sumą podatku VAT wyliczonego od wartości towarów z FZ. Zapisujemy zmiany na stałe. Powracamy do menu głównego. Wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła oraz transportu. Możemy to zweryfikować, przechodząc na zakładkę Ogólne – Cennik. Wybieramy towar, do którego uprzednio wystawiliśmy korektę graniczną, np. rozdrabniacz, i przechodzimy w pozycji cennika na zakładkę Zasoby. Jak możemy zauważyć, wartość zasobu wynosi 4725 zł. Cena towaru plus transport plus cło. Ikoną dyskietki zapisujemy zmiany. Z menu głównego wybieramy Kasa Bank – Preliminarz płatności. W tym miejscu powstaje zdarzenie planujące zapłatę do Urzędu Skarbowego na kwotę 1311,75 zł.